Dzisiaj mieliśmy taką przyjemność, że wręczyliśmy wybranym najlepszym studentom Politechniki Rzeszowskiej takiego stypendium Lugą Dresta. I mamy nadzieję, że dzięki takim stypendium możemy młodym studentom pomagać, chociaż jest bardzo ograniczone, ale to pokazuje naszą pewność siebie i determinację na rozwój na przyszłości. I można powiedzieć, że mamy dużo doświadczonych inżynierów, konstruktorów, jednak w tej chwili brakuje nam młodych pracowników, młodych inżynierów, technologów, którym możemy przekazywać te nasze wiedzy i doświadczenie, które zdobyliśmy w ciągu kilkudziesięciu lat, czyli wiedzy, technologie, tradycje, musimy mieć kogoś, aby im przekazać. Jesteśmy globalni i można powiedzieć, że jak studenci tak się nauczyli pewnych wiedzy, mieli pewne osiągnięcia naukowo-techniczne, już za ulicą Politechniki Rzeszowskiej już mamy zakład, gdzie studenci, absolwenci mogą zrealizować swoje osiągnięcie naukowo-techniczne i je komercjalizować. I wtedy jest wartość, prawdziwa wartość ich osiągnięć. I również studenci, jeśli chcą się rozwijać nie tylko w Stalowej Woli czy w Polsce, my też możemy im oferować różne możliwości w innych krajach. Przecież my działamy na całym świecie i mamy placówki, zakłady, laboratorium w różnych kontynentach świata.